Przemysław Kołpajew, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejne wydanie Kuriera Jeleniogórskiego, a dziś nietypowo, bo na Placu Ratuszowym, a jest ze mną pani Irena Kępisty, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Jeleniej Górze. Dzień dobry pani naczelnik. Dzień dobry, miło mi bardzo. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo dużym wydarzeniu w Jeleniej Górze, a mianowicie 57 wrześniu jeleniogórskim. Dziać się będzie sporo tych wydarzeń, naprawdę mamy zatrzęsienie i każdy tak na dobrą sprawę znajdzie coś dla siebie. A zaczynamy jeszcze w tym miesiącu, bo zaczynamy 29 sierpnia. Tak jest. Proszę Państwa, no w tym roku 29 sierpień, sobota, zapraszam Państwa na Plac Ratuszowy. Na Placu Ratuszowym odbędzie się duży koncert w wykonaniu Marcina Wyrostka z naszą Filharmonią Jeleniogórską. Koncert zapowiada się super, jest to zakończenie dużej, dużej trasy koncertowej Marcina Wyrostka po Polsce pod hasłem For Ellis. Myślę, że mieszkańcom będzie się podobał ten koncert i serdecznie zapraszam. Natomiast zespołem, który poprzedzi główny koncert, to będzie w tym Sęk, nasz jeleniogórski. Czyli zależy nam na tym, żeby promować naszych jeleniogórzan, docenić te osoby, które u nas się urodziły, wykształciły, no i wyjechały w świat. Pani naczelnik, można powiedzieć spokojnie, że wrzesień jeleniogórski z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale i okolicznych miejscowości. A jak wygląda sytuacja z finansowaniem tych imprez? Nie ma chyba problemu, żeby zaprosić ciekawe zespoły, żeby zorganizować ciekawe wydarzenia w mieście. To znaczy, jeżeli chodzi o stronę finansową, to wiadomo, że zawsze jest mało pieniędzy, bo jeżeli chce się zaprosić gwiazdę o dużym formacie, to jest bardzo duży wydatek. Natomiast nie ukrywam, że wszystkie instytucje kultury, które są organizatorem poszczególnych wydarzeń, aplikowały środki zewnętrzne. No, ten rok jest wyjątkowy, czekamy na następne rozdanie pieniędzy unijnych, dlatego może troszkę skromniej, jeżeli chodzi o wielkie gwiazdy wielkiego formatu w tym roku. Natomiast cieszy mnie jedno, że dużo fajnych inicjatyw się pojawiło, że przede wszystkim jest kontynuacja takich przyjętych stałych wydarzeń, jak spotkania teatralne, jak jarmark w Staroci Osobliwości, jak kiermasze. Kiermasze, które naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale również i turystów, i kuracjuszy, bo to jest kiermasz ekologiczny, to jest kiermasz wyprodukowany pod Śnieżką, to jest kiermasz minerałów i skamieniałości organizowany przez Muzeum Przyrodnicze. Proszę Państwa, czy chociażby wystawa świeżych grzybów. Mało w Polsce, gdzie można przyjść, zobaczyć, jak wyglądają grzyby jadalne, trujące. Przy okazji pracownik, fachowiec opowie, gdzie można spotkać dane borowik czy muchomor, jak je odróżnić. Także to są takie ciekawostki. Moim zdaniem, że każdy mieszkaniec Jeleniej Góry, który czymkolwiek się interesuje, jeżeli chodzi o kulturę, to zawsze coś znajdzie ciekawego we wrześniu jeleniogórskim. No właśnie, a skoro rozmawiamy o kulturze, to oczywiście nie możemy zapomnieć o jednej z najsłynniejszych imprez, nie tylko w Jeleniej Górze, ale również, można powiedzieć, w Polsce. Barejada. A barejada, proszę Państwa, w tym roku będzie wyjątkowa. To jest, proszę Państwa, maraton filmów Barei, całonocny w Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ulicy Bankowej. Do tego jeszcze będzie poczęstunek słynnych parówek. Ostatnia paróweczka dla każdego. No i jednocześnie, proszę Państwa, no co, Stanisław Tym również wystąpi. Także serdecznie Państwa zapraszam. Jest to przedostatnia paróweczka. O imprezach kulturalnych moglibyśmy rozmawiać sporo i do nich jeszcze wrócimy. Ale to nie tylko imprezy takie właśnie stricte kulturalne, to również niezapomniana giełda staroci, tak, która do Jeleniej Góry ściąga każdego roku, tak, kilkanaście tysięcy osób. Ale oprócz tego będziemy również mogli troszeczkę sportem się zająć. No w tym roku, proszę Państwa, no zapraszam, bo moim zdaniem jest to wyjątkowa impreza. Jest to freestyle kajaków organizowany w Jeleniej Górze, jest to Puchar Polski. Natomiast, proszę Państwa, będzie można obejrzeć te kajaki przy ulicy Bankowej. Tam będzie rozstawiony duży basen, gdzie będzie pokaz po godzinie 18, czyli po zakończeniu głównych zawodów. Zapraszam serdecznie, będą ewolucje, akrobacje niesamowite. Natomiast jest to w dniu, kiedy jest również jarmark staroci. Uważam, że pomysł już zrobienia tej imprezy przy ulicy Bankowej jest świetny i to równocześnie dla mieszkańców Jeleniej Góry przybliży specyfikę tego sportu. A czy Pani jest zadowolona z Osiedlowego Domu Kultury jako instytucji, która prowadzi właśnie to wydarzenie?
Osiedlowy Dom Kultury sprawdził się przez ostatnie 2 lata, jeżeli chodzi o organizację jarmarku i staroci, ponieważ, proszę Państwa, to nie są tylko 3 dni, jest to praca całoroczna, jest to rozsyłanie ofert, jest to monitorowanie, następnie no, praca fizyczna, też oznakowanie tych miejsc. Impreza się rozrosła. Muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku mieliśmy również zapytania ze strony Niemców, ale wystawców, którzy chcą do nas przyjechać na tę imprezę. Czyli to świadczy również o zasięgu. Jest to znakomita tradycja, a przy czym, no, proszę Państwa, no, place ratuszowe, uliczki i do tego te staraocie to tworzą niepowtarzalny klimat. Panie Czarnik, a czy będziemy wracać do właśnie takiej tradycji zapoczątkowanej kilka lat temu, że każda uliczka będzie, można powiedzieć, tematyczna, że będziemy mogli coś zjeść w jednej uliczce, w innej uliczce, no będziemy mogli niekoniecznie coś typowo właśnie z takich antyków kupić, ale również będzie ciekawie, będą specjalnie dla dzieci odpowiednie strefy, odpowiednie stragany. To znaczy myślimy o powrocie do tego. Były 2 edycje i był to znakomity pomysł. To była również uliczka artystyczna, rozrywkowa. Chcemy to zrobić, ale natomiast nie ukrywam. Będziemy aplikować o pieniądze zewnętrzne. Mamy partnera po stronie czeskiej, zainteresowanego również tego typu projekcją. Także pracujemy nad tym. Ja sądzę, że rok przyszły, ewentualnie za 2 lata jest szansa, że to wróci. Chcemy zrobić projekt 3-letni, żeby to nie pokazało się tylko przez 1 rok, ale również przez kolejne 2 lata. W każdym razie o tej inicjatywie myślimy, chcemy ją kontynuować. Powróćmy może do tych imprez stricte kulturalnych, o których wcześniej rozmawialiśmy, a w zasadzie do jednej z ostatnich, jednej z większych, Znaki w Przestrzeni. No jest to nowa rzecz. Jest to nowa rzecz, projekt złożony przez Biuro Wystaw Artystycznych wraz z agencją Solo. Była aplikacja do Narodowego Centrum Kultury, który przyznało na to środki finansowe. Znaki w przestrzeni to nie tylko teatralne znaki, to jest również malowanie murali, to są również warsztaty dla młodzieży, które będą prowadzone w Biurze Wystaw Artystycznych. Serdecznie Państwa zapraszam, to jest drugi tydzień września, rozpoczyna się w środku tygodnia we wtorek, natomiast myślę, że tam wszyscy znajdą coś dla siebie interesującego. No, przede wszystkim no, duży pokaz Teatru Portugalskiego przy Kościele Garnizonowym, który odbędzie się tam w tym niepowtarzalnym, przy tej niepowtarzalnej przestrzeni. Myślę, że jest to nowa inicjatywa, bardzo cenna i tutaj serdecznie Państwa zapraszam. Nie można tych imprez przegapić. Nie można, absolutnie. Co weekend będzie się działo coś ciekawego? W każdy weekend coś ciekawego się dzieje. Serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.jeleniagora.pl, gdzie Państwo uzyskacie pełną informację na temat imprez września jeleniogórskiego, ale zapomnieliśmy o plakacie. Plakat w tym roku, proszę Państwa, września jeleniogórskiego jest troszkę inny. Ale z jeleniem. Jest z jeleniem, ale proszę Państwa, wykonany przez mieszkańców miasta. Podczas festiwalu szkła w Jeleniej Górze w czerwcu, który się odbył na Placu Ratuszowym, mieszkańcy Jeleniej Góry z malutkiej mozaiki drobnych cząsteczek układali jelenia. Grafik pan Mirosław Kula później to obrobił ładnie, wykonał ten plakat. Proszę Państwa, naprawdę on jest przepiękny. Charakter troszeczkę inny niż te poprzednie. Troszkę plakaty. Inny, tym bardziej, że to jest serce, wnętrze mieszkańców Jeleniej Góry, którzy tworzyli ten plakat. Dlatego mi się wydaje, że warto zainteresowania i jeżeli Państwo chcieli taki plakat uzyskać, zapraszam do Wydziału Kultury, jest to możliwość otrzymania. Zapraszamy również września jeleniogórskiego. Nie warto przegapić, nie warto przespać tych imprez. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego wszystkiego, co dziać się będzie w naszym mieście. Do zobaczenia. Dziękuję.